Cześć kochani, tutaj Dorota. Witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Muszę Wam powiedzieć, że od kiedy zajmuję się charakteryzacją, makijażem i face paintingiem, to na wiele rzeczy i wiele dzieł patrzę pod kątem tego, czy dałoby się to jakoś przenieść na to moje poletko, czy może można było jakieś elementy wykorzystać lub po prostu właśnie zainspirować się. A ponieważ istnieje oczywiście w social mediach, to tam również część mojej uwagi skupia się na obserwowaniu artystów, oczywiście nie tylko makijażystów czy charakteryzatorów, ale artystów sztuk wizualnych ogólnie. I mój dzisiejszy makijaż jest właściwie odtworzeniem takiej perełki, której pewnie gdyby nie Instagram, nigdy bym nie znalazła. Artystka o nazwie, która gdzieś tu będzie fruwać, ponieważ nawet nie podejmuję się jej wymówić. Realm? Nie mam naprawdę pojęcia, nie znam imienia i nazwiska, to prawdopodobnie jest tylko pseudonim. A tworzy ona naprawdę magiczne portrety tajemniczych kobiet, dziewcząt. I część z nich po prostu aż prosi się o przeniesienie na żywego człowieka i zrobieniu z nich charakteryzacji, czyli wykreowaniu właśnie takiej postaci, którą ona kreuje na płótnie, a ja dzisiaj postanowiłam się w nią wcielić. I dzisiaj mam dla Was takie pytanie, które na pewno pomoże mi w szukaniu dalszych inspiracji. Po prostu napiszcie mi, jakich Wy artystów obserwujecie i jacy artyści Was inspirują. Myślę, że magia tego właśnie obrazu i tej inspiracji polega na tym, że pomysł nie jest może bardzo odkrywczy z tą częścią białą twarzy i tą rozłupaną częścią, w której widać moją prawdziwą, powiedzmy, twarz. Natomiast to, że jest to takie proste, czyste i zainspirowało mnie do tego, żeby wykonać to naprawdę precyzyjnie i dokładnie. A poza tym klimat i wyraz tej postaci, tego obrazu, no po prostu bardzo mnie urzekł i mam nadzieję, że Wam się spodoba również moje wykonanie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A teraz zobaczcie, jak wykonałam tę charakteryzację. No i jestem taka zupełnie sotę, ale to się zaraz zmieni. Pierwsze, co robię, to białą kredką szkicuję ten kształt, spod którego będzie łypać moje kolorowe oko. Ten kształt jest jakby zbudowany z takich sześciokątnych komórek jak plaster miodu. Skórę, którą widać przez wnętrze tej dziury, pokrywam podkładem. Generalnie robię wszystko tak jak przy tradycyjnym makijażu, czyli podkład, korektor, puder. W makijażu oka główną rolę odegra paletka NYX Ultimate Multi Finish Warm i zaczynam od najjaśniejszego cienia. Oczywiście wszystko dobrze blenduję, potem przejdę od razu do tego bordowego z pominięciem pomarańczowego, ponieważ jakoś mi tutaj nie wydawał się potrzebny. Póki co oczywiście używam tylko matowych cieni z tej paletki. Ponieważ brakowało mi takiego naprawdę ciemnego, czarnego cienia, poratapała mnie paletka Zoeva Smoky i właśnie ten czarny cień ląduje w zewnętrznym kąciku. Na centralną część powieki górnej i dolnej ląduje połyskujący, taki wręcz brokatowy cień w odcieniu brzoskwini. A następnie złotawy pigment, który tak połyskuje na różowo. Bardzo piękny pigment Skobo, będzie w opisie. Powiem Wam, że tego dnia miałam tak koszmarny problem ze łzawiącym okiem, że po prostu myślałam, że już nie wykonam tego makijażu,
ale jakoś się udało i udało się nawet założyć soczewkę. Na linię wodną biała kredka, żeby powiększyć oko optycznie, a wewnętrzny kącik czerwona. Już tylko róż na policzki i to całkiem sporo, bo oczywiście inspiruję się konkretną pracą, więc muszę się do niej upodobnić. Rozświetlacz, no i oczywiście brew i będzie gotowe. Oczywiście tylko ta część, kolorowa. Jeśli chodzi o tę białą część, to wy na pewno dobrze wiecie, że biały stick z Krolana to jest dla mnie po prostu must have i myślę zdecydowanie mój ulubiony produkt do właśnie bielenia skóry. Oczywiście to jest produkt dość tłusty, nie tak tłusty jak tłusta farba, natomiast nadal po prostu trzeba go dobrze przypudrować. I tutaj mam taki mały trik i właściwie odkrycie. Mianowicie zielonkawy puder. Ja mam z NYXa właśnie zielonkawy puder, nie pokazałam tutaj akurat. Każdy biały produkt oczywiście trochę tego różu naszej skóry przepuszcza i właśnie taki zielony puder pozwala to zminimalizować. Taka wyblakła twarz z biało-czarnym makijażem jest o tyle, można powiedzieć, łatwiejsza, że większość rzeczy możemy wykonać po prostu białą farbą i grafitowym cieniem, jak w tym przypadku. Całe konturowanie, makijaż oka. Oczywiście dla pogłębienia i przyciemnienia w ruch pójdzie potem czarny cień, ale tak, ten grafitowy to podstawa. Zdecydowałam się też nałożyć rozświetlacz mieniący się na piękny niebieski kolor. Nie wiem na ile go potem widać, ale po prostu w lustrze i tutaj w kamerze też widzicie, że wygląda to naprawdę pięknie. A taki chłodny połysk bardzo mi się właśnie z klimatem tego obrazka skojarzył. Sześciokąty, które widzimy, że odpadły z tej części twarzy odkrytej, zdecydowałam się namalować na dekolcie. Ponieważ no niestety nie było możliwe odtworzenie tego tak, jak jest na obrazie. Oczywiście jeszcze rysunek prosi się o zaznaczenie tych najjaśniejszych miejsc, więc to wykonałam przed chwilką białą farbą wodną. Ostatnim elementem są włosy. I włosy spryskałam sprayem, żeby były nie tyle białe, co bardziej takie szare. Bo właśnie takie są na obrazie, oczywiście takiego samego efektu nie udało mi się osiągnąć, ale przynajmniej zbliżyć się do niego. To tyle kochani, dziękuję Wam ogromnie, że dzisiaj byliście ze mną. Dziękuję również za wspaniały odbiór ostatniego odcinka i do zobaczenia w następnym.